ogłoszony, że w tym momencie może być wtedy wszystko do komórki. Czaszki i kryształy funkcjonują na zasadzie przekazywania informacji, magazynowania informacji. Jest to związane z ich fizyczną budową. Daisy zajmuje się tym od wielu lat. Została także rozpoznana jako jedna z... Robiliśmy badania. He gave this crystal hand into my hand. Dał do mojej indywidualnej kryształową czaszkę. And yes, you already guessed it. Crying. Tak jak mieliśmy myśleć, zaczęłam płakać. And this crystal head was the very first crystal head that spoke to me that I could understand. To była pierwsza czaszka, którą przemówiła do mnie, którą ja mogłam zrozumieć. She said to me. Powiedziała do mnie. Finally. W końcu. After so many ages. Po tak wielu, wielu wiekach. We can work together. Możemy znowu zacząć. I'm very connected. Jestem z nią bardzo połączona. She wanted to come to our Crystal Head Festival in 2006. Chciała przybyć na nasz festiwal w 2006 roku. But only her the money to keep her safe. If she drops like this, if she drops, then something might happen. What is it? Insurance, there we have. Ubezpieczenie. The insurance was already over 1.5 million. Ubezpieczenie było ponad 1 milion. We could not afford that for the festival. Półtora miliona. So we could not afford that for the festival. Więc nie było nas stać na festiwalu. When Joshua was telling me this message. Kiedy Joshua powiedział mi to? I was with my mother. Byłam z moją matką. And then she appeared to me. Wtedy ona appeared? She appeared to me. Energetic. Aha, energetycznie pojawiła się przede mną. And she descended into my head. Wstąpiła do mojej głowy. That was a very special day. To był bardzo wyjątkowy dzień. She said, now I can go. Ja teraz mogę iść na festiwal. And I will look through your eyes to all the people and give them my energy. Będę przez twoje oczy patrzyła na wszystkich ludzi i obdarzała ich moją energią. And this happened. To się stało. But there is another story. Ale jest jeszcze jedna historia związana z nią. Because also this crystal head is what we call a healing crystal head. Ponieważ ta czaszka jest czaszką uzdrawiającą. This man, El Ramirez, człowiek Al Ramirez, who has now passed over for 2 years, had a vein growing in his head and it was not in the right direction. Miał żyłę, która rozrastała się w jego głowie i nie właśnie w kierunku. The doctor said, normally with young people we will do that, we will correct that. Zazwyczaj z młodszymi ludźmi byśmy to naprawili. But you are a little bit of age, so it is a very big challenge to do. To bardzo duże wyzwanie, żeby to zrobić. So it's your choice. Jest wybór należy do ciebie. And Al is a, I wish you could met him. He is a man very alive, about this high. I Al jest człowiekiem bardzo takim żywotnym. Really Mexican. He danced with me in the street. Bardzo chciałam, żebyście go spotkali. On tańczył ze mną na ulicach. Unbelievable, lovely. Niesamowite. And he said, well, I'm doing trying anyway.
powiedział, ja i tak spróbuję, podejmę to ryzyko. And the doctor said, but hey, it might be that you lose sight of eye. Ale może, lekarz powiedział do niego, może stracisz wzrok. It might be that you cannot walk. Być może nie będziesz mógł chodzić. It might be that you don't have any remembrance of your life. Być może stracisz całą pamięć swojego życia. Co się zdarzyło w twoim życiu. And again, Elsa, I'm a gambler, I do it. I ponownie Al powiedział, ja lubię hazard, lubię ryzyko, robię to. So they operated on his head. I zrobili mu operację. And what happened? Wiem, co się stało. Nie pamięta nic. Nie mógł dobrze mówić, ledwo mógł mówić. Ledwo mógł jeść. Nie mógł chodzić. Nie mógł dodawać ani odejmować liczb. He told me he was like a plant. Powiedział mi, że czuł się jak roślinka. The only thing that he could do was to make with signs, make his family clear that they need to put the crystal head behind his head. Jedyne co mógł robić, to mógł przekazywać językiem gestów swojej rodzinie, żeby położyli czaszkę kryształową za jego głową. And lay them both on the ground of the hospital. Położyć ich oboje na on the ground? On the ground, not on the bed, on the ground. Nie na łóżku, tylko na podłodze szpitalu. Every day, the whole day, he tried to lay there. Każdego dnia próbował leżeć tam. And he was thinking, myślał, I am totally healthy. Myślał sobie, jestem całkowicie zdrowy. I am totally healthy. Jestem całkowicie zdrowy. And every time he was thinking, feeling that, za każdym razem, kiedy czuł i myślał to, the crystal head transmitted energy. Czaszka transmitowała energię. That's what he told me. Tak mi powiedział. And after a few months, po kilku miesiącach, he walked out of the hospital totally healthy. Wyszedł ze szpitala całkowicie zdrowy. He could eat, he could walk, he could run, he could yell, he could do everything. Mógł robić wszystko, mógł jeść, mógł krzyczeć, mógł skakać, mógł chodzić. Also he is an example. Jest on także przykładem. Of a miracle. Cudownego. With crystal heads. Cudu takiego z kryształowymi czaszkami. That we cannot prove. Którego nie możemy udowodnić. But also, Al said to me, he believes that Ami, well, the amethyst crystal head, came on his path for this challenge. Powiedział także, podobnie jak ta poprzednia historia, że ta czaszka przyszła do, trafiła do niego, żeby pomóc w tym wyzwaniu. After we visited this crystal head in 2001, po tym, kiedy odwiedziliśmy tę czaszkę w 2001 roku, Al received the name. Al otrzymał imię. He said, my name is Ami. Powiedział, nazywam się Ami. Ami means friend in France. Oznacza przyjaciel. In the French language. So crystal heads also have the innate abilities to cooperate. Te czaszki mają także sobie zakodowane, włączone są w nie. And they will help you to remember your own healing capacity. I one pomogą ci przypomnieć sobie twoją własną zdolność uzdrowienia. Because we all have it inside of us. Znaczy wszyscy mamy ją w sobie. But in many cases it's dormant. Ale w wielu przypadkach jest ona uśpiona. They can help you, but these can also help you. Te czaszki mogą wam pomóc, ale te także mogą wam pomóc. There was but one crystal head they haven't sat with. That was Max. Jedyna czaszka, z którą one nie siedziały, to był Max. Only Max was not with. Tylko Max z tymi czaszkami nie miał kontaktu. Well, actually, he was. A w zasadzie to miał. When grandfather was initiated, Max was there. Now I remember. Kiedy dziadek był inicjowany, Max też tam był. Teraz pamiętam. Czyli so all crystal heads that you saw, these energies are here as well. Więc wszystkie te energie tych czaszek są tutaj także. We can go to the next one. Aha. Yeah. Teraz odbędzie się coś w rodzaju ceremonii majańskiej, tak żeby sobie to ułatwić, to proponuję, żeby pierwszy raz przesunął się troszkę do przodu, troszeczkę. I później jak decyzji przejdzie as you can read,
From that day on, od tego dnia, they asked me to be their surface hedge. Żeby być ich przekaźnikiem. Ta czaszka nie ruszy. Kryształ. Możesz Janusz pokazać ten kryształ mi? Tak, tak, nie wiem, że ale na kamerę. Aha. Mhm. Jeżeli możesz. Też bardzo pięknie. Chciałabym go naszym rodzinom. Jak to odczuwasz? No tak, tak. No wiesz, bo to trzeba się troszkę spokojnie. Mhm. Ale cały czas nie pracowałem z tym, wiesz, cały czas. Piękne. Czyli tam poczekaj. Połowa robota. Tutaj przyjaciele, z którymi rozmawialiśmy. Nie, tutaj jeszcze przykro. Nie ma takiego. Już po jednym spotkaniu, po jednej medytacji zauważyli bardzo wyraźną różnicę w odczuwaniu energii, wibracji w swoim otoczeniu. Przestali być jakby zamknięci, ściśnięci, a zaczęli po prostu rozpisać. Jedna przyjaciółka powiedziała, że gdy przywiozła do domu kryształ, który również był w kontakcie z czaszkami, energię tego wydarzenia odczuwał jej kot, który na początku, cały czas do tej pory siedział w tym kobietnym kącie i jakby się chował cały czas przed czymś, uciekał. Później nagle energia tego pomieszczenia stała się czysta, klarowna i bezpieczna dla niego, że w jego po całym mieszkaniu był tak radosny, tak szczęśliwy, że nie wiedział, co ze sobą zrobić. Tak jakby po prostu ustąpiły jakieś wielkie blokady. Ta energia będzie również odczuwana przez Was przez ten najbliższy czas. Proszę pić dużo wody, ponieważ jest też utrzymanie toksyn i oczyszczanie organizmu. Dlatego tyle wody, ile jesteśmy w stanie przyjąć, to codziennie sobie jest opiekujący. Jednak zrobimy tą krótką przerwę, bo Możesz zapalić światło, na chwilę to będzie najlepsze.
takie, wir. Normalny wir magnetyczny. Tak? Można zdjęcia robić teraz, tak? Można. Można? Mhm. Tak, przepraszam. Proszę. Tutaj też macie przygotowane znaczki, które możecie sobie zabrać ze sobą. One oznaczają uniwersalną miłość i one powinny być skierowane do góry w taki sposób. Tu jeszcze może Dezy coś o nich powie. Warto je umieszczać sobie na butelkach z wodą czy na dzbankach w taki sposób, żeby one ze sobą się mogły stykać, zwrócone są w swoją stronę. Tak samo dobrze jest sobie przykleić do fremu i drzwi na wysokości czakry serca. W momencie, kiedy wchodzicie, jakby czakra serca jest pobudzana, to jest jakby uniwersalny, kosmiczny znak, który jest stosowany przez wiele cywilizacji. Jest zapomniany w tej chwili, jest jakby odtwarzana wiedza źródłowa na ten temat. Także każdy z was może sobie po kilka tych znaków wziąć. A oczywiście można je powielać, można je przerysowywać i serować, to już jest jakby do waszej dyspozycji. Tak samo można je stosować na łóżku. Jeden można duży sobie położyć pod łóżkiem, a drugi na suficie, tak żeby być pomiędzy nimi w tym polu energetycznym. Tu też są przedstawiciele Wielkiego Białego Braterstwa, z którymi Desi i Marcela mają bliski kontakt. Jest to Kuan Yin i Sanat Kumara. Są to potężne istoty duchowe. Kuan Yin jest bodhisattwą współczucia. Jest też czczona na wschodzie pod różnymi nazwami, m.in. Szwansem, Bosar. Odnosi się również do energii Maryi, fioletowego lub różowego płomienia. Sanat Kumara natomiast jest w żółkach, tak, w naukach mistrzów niewostąpionych uważany jako pierwowzór Boga osobowego, czyli tego starca siedzącego na tronie. Natomiast to jest jego bardziej prawdziwsze oblicze, chociaż to są istoty już tego pokroju, że nie potrzebują ani formy, ani w żaden sposób nie mają potrzeby prezentować się, czy też nie potrzebują żadnych wizerunków. On w niektórych tradycjach jest uważany jako naczelnik naszej galaktyki, czy można by tak powiedzieć, że szef tego wszystkiego. Sanat Kumara. Oczywiście oni też awansują w hierarchii, też współpracują z innymi mistrzami, między innymi też z Gautamą Buddą, z Maitreją, z Jezusem Chrystusem, z Saint-Germainem, z Elmorią, z wieloma innymi mistrzami, którzy są znani bardziej lub mniej. Także to są też istoty, których energia manifestuje się poprzez energię czaszek, czy też niektóre z nich wręcz całkowicie skupiają swój promień uwagi na którejś z tych czaszek i jakby kontakt z czaszką jest kontaktem jednocześnie z którąś z tych duchowych istot, bądź też z wieloma z nich, bo tak jak słyszeliście, wszystkie te antyczne czaszki były w kontakcie z tymi, więc jakby ta energia się przeszczepia. Tutaj nie można tego do końca rozróżnić, że jest ta energia źródłowa jednego czy innego mistrza. Ja mam takie pytanie, czy te czaszki w takim razie, widzimy tutaj, to są osoby? Nie możemy tak powiedzieć do końca. Każda z nich ma pewną swoją, byśmy powiedzieli, osobowość, czy też pewne preferencje. Niektóre czaszki, ponieważ to jeszcze Dezy nie mówiła o tym, u wszystkich stwierdzono zmysły takie jak my mamy, czyli powonienie, wzrok, słuch. I niektóre czaszki na przykład lubią próbować pewnych potraw, oczywiście energetycznie, że to jest na przykład lubią czekoladę i jakby ściągają esencję, wibrację tej czekolady, która później już jakby nie ma smaku. A w jaki sposób wyrażają to, że po prostu mówią do ciebie, weź mnie do ręki na przykład, albo daj mi to, lub daj mi tamto. To jest coś, czemu trudno się oprzeć. To jest tak jak kot, który chodzi za oknem i mówi, wpuść mnie do domu. I wtedy nie masz wątpliwości,
co on mówi. Czyli to jest jakby na poziomie telepatycznym, ale przekazywanie bardzo silnych impulsów. Tak jak Daisy mówiła, że pierwszą czaszką, którą usłyszała, była właśnie ta ametystowa czaszka, którą odebrała w sobie jako pewien sygnał. I tutaj też przebywając z nimi bliżej, będziecie mieli wrażenie, że każda z nich ma jakąś preferencję. Jak pierwszy raz zobaczyłem tą kolekcję i mówię, witajcie chłopaki, i od razu usłyszałem i dziewczyny, a Daisy z Marcelem powiedziały i dziewczyny. Czyli to jest na tej zasadzie, że wszyscy słyszymy jakby ten sam sygnał i to są impulsy jakby właśnie wewnętrzne. One też, tak jak pytałem, czy oprócz rozmawiania lubią śpiewać, więc dwie potrafią, jedna w staromajańskim, jedna, której tutaj nie ma, też śpiewa. Cztery są na przykład bardzo, bardzo wesołe, dowcipkują i po prostu wygłupiają się. Tutaj może Seweren też opowie o czaszce, którą dostał, o tej maleńkiej, która tutaj uważa się szefem większości z nich. I też ale to nie chcę mu zabierać historii. To jest 200 imion, nie pamiętam wszystkich. Może śpiem, że to ich pochodzenie jest jakby takie tajemnicze. Zastanawiam się, czy są zrobione przez ludzi, czy zakładacie, że to są oczywiście są wszystkie wykonane przez ludzi, one są wszystkie wyrzeźbione, natomiast te antyczne są nieznanego pochodzenia. Są różne legendy i mity. To w takim razie one nabywają tej osobowości, charakteru. Może one już nie nabywają, tylko przyszły z nimi. Ale jeżeli robi jakiś artysta, tak? Tak, oczywiście jest to tylko jakby promieniowanie kształtu i kryształów w tym momencie. Natomiast nabywanie, czy jakby aktywowanie ich, o to ci chodzi, tak? Czyli ona musi się zetknąć, znaczy musi, powinna się zetknąć albo bezpośrednio z energią istoty, którą zaobserwuje, jak czasem bywa tak, Daisy opowiadała mi o jednej z nich, nie wiem już o której, że pod... Coś takiego, że jakby ten duch zmaterializował się, czy związał swoją wibrację z kształtem i energią tej czaszki. Natomiast byłem świadkiem też rytuału wzbudzania, aktywowania właśnie energii jednej z czaszek, ponieważ nasza znajoma kupiła gdzieś na aukcji mniej więcej tej wielkości czaszkę, która była tylko kryształem, ale nie miała jeszcze połączenia z żadną. I Daisy za pośrednictwem właśnie Mojżesza Pokoju, czyli tej czaszki, wzbudzała w niej jakby pamięć tego wszystkiego, z czym zetknęła się ta czaszka. Czyli to są jakby wszelkie przeszczepienie wszelkich połączeń, tak jakbyśmy powiedzieli po hawajsku, tych nici Aka, tych wszystkich energetycznych więzi do tej nowej czaszki, która jakby przejmuje część osobowości, czy też istoty, może nie przejmuje, ale pomnaża, bo to jest rodzaj takiego kopiowania danych, tak jakbyśmy powiedzieli. Dobrze, mogę, zanim przejdziesz do następnej myśli, bo mi ucieknie. Powiedziałeś tutaj o połączeniu, przekazywaniu wszystkiego, z czym się zetknie. Kryształy mają to do siebie, że chłoną wszystko i wszystkie informacje. Więc na ile one nie chłoną wszystkiego i wszystkich, co widzą i z czym mają kontakt, a na ile jest to czysta informacja z czaszki, tej matki powiedzmy, z którą mają kontakt. Czy podlegają jakiemuś tam na przykład oczyszczaniu, pielęgnacji specyficznej swojego rodzaju? Tak, na tyle na ile są chronione i kontaktują się z pozytywnymi energiami. Oczywiście są też czaszki wykorzystywane do bardzo negatywnych rytuałów, które zbierają sobie i generują to negatywną. Tak. Są również i takie. Tak samo jak kryształy, jak wszystkie kamienie, które są znane. Absorpcja następuje mniej więcej w taki sposób. Są oczywiście różne rytuały rdzennych Indian i szamanów, ale wiemy o takich, gdzie powiedzmy młody mistrz kładł się razem ze starym mistrzem, a pomiędzy nimi kładziono głowę kryształową. I mistrz, który odchodził, przekazywał swoją energię, pamięć i ducha tej osobie młodszej. Z jednej strony ta czaszka kopiowała wszystkie dane, a z drugiej przekazywała do następnego spadkobiercy tej wiedzy. I później jakby również w ten sam sposób cały ten łańcuch powtarzał się z pokolenia na pokolenie. Stąd też te czaszki były uważane za święte, bo one jakby kumulowały w sobie mądrość starszyzny przodków do niepamiętnych czasów. I
jak na razie nie mamy jeszcze pełnych informacji o tym, ile tych czaszek jest. Wiadomo, że duża część z nich jest ukrywana, że jest w posiadaniu starszyzny majańskiej wśród Indian, którzy ani nie potwierdzają, ani nie zaprzeczają, że są w ich posiadaniu. Natomiast oczywiście wiadomo, że jakby kult i ich praktyka wskazuje na to, że posiadają, lecz boją się przekazać, ponieważ ich cywilizacja była niszczona przez ludzi Zachodu, stąd niewielka podejrzliwość, zresztą nie bezpodstawna, dlaczego się tą wiedzą nie dzielą. Dlatego no, jedyna szansa z kontaktu z tą energią jest poprzez te czaszki wykonywane współcześnie. Ja rozumiem, że przekazywanie informacji do takiej kolejnej czaszki, która jest niewzbudzona, to jest swego rodzaju rytuał, tak. To żeby ten przekaz był czysty. Dokładnie tak. Nie od tak sobie? Nie od tak sobie. Jest to bardzo specyficzna procedura. Czy można dotknąć? Nie? Podobno nie. To są też czaszki, tak? Nie, to kryształy. To też biżuterii. Kryształy. To są nasze energie. No czy gdzieś się wiąże się Colorado, ta troszka jest gdzieś tam jest i ona jest obrócona w tym głowie, do masy i do rzadu. Nie. Tu przy czaszkach. Chodź. Bo widać Oczywiście, to tak jak mamy na przykład teraz płyty CD, kiedyś mieliśmy płyty winylowe, jeszcze jakieś inne rzeczy, po prostu nie ma już urządzenia, które by odczytywało to. Dlatego tylko osoby medialne, czy zainicjowane przez starszyznę mają zdolność bezpośredniej komunikacji lub też po odpowiednim przygotowaniu stają się zdolne do absorbowania tych wibracji, odniesienia swoich do tego stopnia, że są zdolne do przekazywania tych informacji, które są tu zgromadzone. Mam pytanie jeszcze, czy sam ten kształt czaszki jest tutaj taki wiążący, czy to, że to jest kryształ? Bo jedno i drugie. Oczywiście czaszka miała być tutaj tak kluczowo ważna. No, czaszka to jest jakby wzór człowieczeństwa. To jest jakby kształt, który nadaje nam formę i wymusza na nas pewną ścieżkę ewolucyjną, ewolucyjnego rozwoju. Sam kształt również ma właściwości jak najbardziej absorbowania i przekazywania energii, wibrowania. Natomiast on jest jakby nie posiada swojej woli. On po prostu albo coś ciągle, albo utrzymuje, albo przekazuje, czy też wszystko naraz. Natomiast czaszka może się komunikować, czyli to już jest jakby rodzaj pewnej inteligencji. I jednocześnie być może zdolność jakby połączenia z istotą inteligentną. Nie wiemy, czy kryształy mogą coś takiego przekazywać. Czyli jest to jakby forma rozmówcy z ludzką twarzą, prawda, którą można traktować jako istotę żyjącą. Są pewne praktyki pokazujące nam, że każda rzecz jest żywa. Każdy kamień, każdy pień, każda deska klozetowa żyje. Jeśli traktujemy to jako istoty żywe, to wtedy z częścią tych przedmiotów możemy wejść w komunikację. Oczywiście nie wchodząc w schizofrenię albo paranoję. Natomiast tutaj czaszka nam to ułatwia, ponieważ jest to jakby to również to po nas zostanie. Czyli jest to jakby kontakt z naszą wielowymiarowością, z naszą istotą duchową i kontakt z naszym wyższym ja. W tej zasadzie być może właśnie ten kształt został
ten sposób tak zaprojektowany, żeby był zdolny do pomieszczenia właśnie tej informacji o istocie życia, istocie duszy, jakkolwiek to nazwiemy. Jest to jedyny sposób magazynowania właściwie takich danych w tak trwały sposób. Prawda? Jak inaczej moglibyśmy się dowiedzieć o naszych przodkach, jak jest właśnie z nami, że już przetrwały, tak jak Stonehenge, też nie wiadomo za bardzo, co to było, do czego służyło. Natomiast tutaj dokładnie wiadomo, istota ludzka lub humanoidalna złożyła na swój wzór, na swoje podobieństwo, zawarła tam swój program i ci, którzy są dla niej to wyczytać, mają ten kontakt, to mogą to odtworzyć. Czyli jest to wciąż rodzaju takiego schronu w świadomości, tak jak się mówi w tej chwili, punkty przetrwania dla roślin, dla nasion, no wygnie coś takiego, to się wszystko składuje. Tak samo i to być może stanowi też rodzaj takiej żywej biblioteki wszechświata, czyli właśnie esencje mądrości od kultur, które są w stanie to uszanować, przekazać się do tego przedmiotu. Ciężko chora po takiej operacji skróconej woreczka żółciowego. Miała potworne bóle i właściwie nie było dla niej żadnych szans. Była raz, wtedy kiedy jeszcze Henia Słodkowski to organizował. Potem myśmy organizowali, ona czekała, wyzwaniała do mnie, bo to było dla niej no, wybawienie i rzeczywiście no, wyleczyła ją rzeczywiście. Podobne ciała tęcze wokół jej fioletową błękitne światło, a przede wszystkim wyzdrowiała. Wchodziła do mnie bez strachu, kiedy w weź połóż rękę, zobaczysz jakie odczucia są. Obojętnie na której? Ale nie dotykaj, tylko z góry. Blisko i zobacz jakie odczucia są. Czy ja? Nie, bo tutaj tajemnice są poruszane, a ja znowu się spóźnię jako dziennikarz. No. Ale nic, Krysia i tak on dużo powie jeszcze, co nie? Janek od niej wszystko wyciągnie. We wtorek jest spotkanie. No wiem. No to fajnie. To ja. Teraz zobaczysz, pamiętasz chyba ją, co nie? Ona się zmieniła. Pojawiają wokół tego, czy jesteśmy bezpieczni, gdzie ludzie mają się udać, jeśli nadejdzie wielka fala. Co zrobić w momencie, kiedy nie uda nam się uniknąć jakby właśnie śmierci, czy przejścia w inny wymiar. Otóż doświadczamy wielu koincydencji, które upewniają nas w tym, że co ma być, to będzie, że wszystko dzieje się w odpowiednim, właściwym czasie dla każdego, że następuje w tej chwili taka synchronizacja z naszym programem,
mamy już zbyt dużego możliwości, zbyt dużej możliwości ani pola manewru, żeby coś poszło nie tak. Czyli zalecamy tutaj cierpliwość, zaufanie i jakby otwartość. Słucham? Bo pan powiedział, że nie ma możliwości, żeby poszło nie tak, czyli Wojta bym nie zrozumiał. Nie tak, czyli żebyśmy się na przykład wszyscy obudzili rano martwi i nie wiedzieli, co się z nami dzieje i dlaczego tak się stało. Czyli każdy, kto się tutaj chcieli, kto zdecydował się uczestniczyć w tym przejściu do nowego wymiaru, zdecydował się na wypełnienie swojej roli, swojej misji. A więc jaka ta misja by nie była, to ona zostanie wypełniona. Jak się dowiedzieć, czy nasza misja została wypełniona? Jeśli żyjemy, to znaczy, że jeszcze nie została wypełniona. Czyli dopóki żyjemy, to wtedy realizujemy swoją misję. To jest najprostsza zasada. Prosta sprawa. Natomiast wiele osób jest nieprzygotowanych, przynajmniej od strony swojej psychicznej i duchowej, do tego, co się tutaj dzieje i będzie działo. Czyli to, czego jesteśmy świadkami. Kryzys ekonomiczny, trzęsienia ziemi, bezrobocie, wysokie podatki, upadek banków, wielkich korporacji i mnóstwo innych rzeczy. To są ludzie, dla których świat się kończy, ich świat się kończy. Ich świat materii, ich świat przywiązania, świat egoistycznych pragnień i mrzonek. Natomiast z wszelkich przekazów, jakie otrzymujemy od osób prywatnych, które nie za bardzo chcą są to publikować, i z sesji indywidualnych, terapeutycznych, astrologii, numerologii i tam wielu innych źródeł, dowiadujemy się o ludziach, którzy będą przechodzili pewne wstrząsy czy też zmiany w trakcie następnych kilku lat, ale one nie będą wywoływały ani niepokoju, ani śmierci, ani żadnych jakichś wielkich katastrof. To jest po prostu tylko zmiana. Jest to zmiana, jest to również możliwość doświadczenia czegoś nowego. Niestety niemniej jednak wiele osób nieświadomych będzie generowało i stres, i cierpienia, i będzie podlegało depresji, i też będą umierali w nieświadomości, co jest jakby ich wyborem, ponieważ każdy ma szansę się obudzić, każdy ma szansę zetknąć się z tymi wibracjami za życia, jeśli tylko powie tak. Jeśli tylko otworzy się na to. Natomiast z pozostałymi będziemy pracować już po drugiej stronie, więc w momencie cieleśnienia się. Dlatego też tworzymy od dawna, ja jestem zaangażowany w to od kilkunastu lat, tworzymy zespoły specjalistów, tanatoterapeutów, którzy odprowadzają duszę na co dzień, którzy pracują właśnie w hospicjach, którzy jeżdżą po różnych cmentarzach, szpitalach, gdzie opiekują się osobami umierającymi, ale to wszystko jest jakby niewystarczające. Dlatego też tworzymy modele takich, nazwijmy to, automatycznych portali do odprowadzania dusz, które mogą być zapisane w takiej małej kuleczce kryształowej, którą każdy z Was może sobie nabyć w akcesoriach z Feng Shui. Tyle, że one są jakby pasywne. Na takim kryształe można zapisać wszystko, co się chce, jeśli się o tym wie. I odpowiednią techniką można tu naprawdę cuda zapisać. To jest akurat model Mori do tworzenia statycznych, również dynamicznych, jeśli się je przenosi, portali, które na duchowym poziomie wyglądają jak pewnego rodzaju słupy czy kolumny światła, które są jakby takim wirem wciągającym wszelką taką duchową aktywność ze świata eterycznego, astralnego i mentalnego. Oczywiście, jeśli ktoś jest bardzo uparty, to może stawiać opór i nie przejść. Natomiast większość szukających światła w swoim życiu duchowym na taki sygnał odpowiada i jest to uwolnienie i oczyszczenie energetycznej przestrzeni. Dlatego zależy nam na tym, żeby jak najwięcej osób takie kulki zdobyło, a również część z nas, żeby nauczyła się pracować z kryształami i projektować takie rzeczy na własny użytek. Ponieważ tu można tworzyć wszystkie rzeczy. Można leczyć sobie jakieś choroby, można tworzyć z tego jakieś amulety, talizmany, można oczyszczać wodę, czy też chronić pomieszczenia przed jakimiś astralnymi, negatywnymi podłączeniami, czy pasożytniczymi istotami. Dlatego też służy właśnie ten model nazywany Kartikeya. Jest to potężna też
domu. Shiwę, który walcząc z demonami uniemożliwiał im jakąkolwiek aktywność. Nie mogą działać jakby przy tym urządzeniu. I coś takiego też zalecamy do gabinetów, do biur, do miejsc pracy, gdzie jest jakby wszelka nienawiść, zazdrość, bezinteresowna nieżyczliwość, tak powszechna w Polsce. Jeszcze. Mam nadzieję, że to się zmieni już. Wiemy, że się w wielu miejscach zmienia. Także są to też urządzenia do ochrony i działa to po prostu jak zabieg u terapeuty, jak oczyszczanie aury codziennie. Mamy też takie urządzenia do zakładania na drzwi, takie jakby anielskie bramy, gdzie tam są bardzo różne programy wibracyjne stworzone po to, żeby aura na każdym poziomie, każde nasze ciało subtelne zostało omiecione rozmaitymi urządzeniami, istotami i portalami również uwalniającymi nas od tych połączeń wampirycznych, od tych astrali, różnych myślokształtów i tych wszystkich bytów, które możemy ciągnąć ze sobą od pokoleń, czyli te wszystkie nasze linie przodków usiłują nawiązać z nami kontakt i szukają pomocy. Jeśli nie znajdą kogoś w otoczeniu, często są to małe dzieci na przykład, które rozumieją, widzą i potrafią mi pomóc, ale to się jeszcze dzieje dość rzadko, to po prostu chodzą za ludźmi żyjącymi. Więc powieszenie takiej bramy w miejscu publicznym powoduje, że wszyscy jakby przechodzący przez to już są jakby uwolnieni, oczyszczeni. I też będziemy coś takiego w różnych tajnych miejscach wieszali, czy też dystrybuowali, żeby po prostu było tego dużo. Również kryształy uzdrawiające, czy ożywiające wodę i energetyzujące ją, czy też właśnie uzdatniające. Są to bardzo proste wynalazki, które pozwalają przywracać pamięć życia w wodzie, ponieważ wiecie, że woda ma również zdolność podobną do kryształu generowania pewnych informacji i jej struktura jest bardzo złożona, bardzo skomplikowana. Widać to chociażby po zamrażaniu kryształów, które w odpowiedniej temperaturze, czym zajmuje się pan Masaru Emoto, znacie na pewno jego książkę, udowodnił, że woda wymodlona, czyli taka, na którą nakładają ręce mnisi, czy święci, czy przy których są śpiewane mantry, czy właśnie umieszczane znaki uniwersalnej miłości, krystalizuje bardzo harmonijnie, czyli tworzy piękne wzory geometryczne, które emanują właśnie wibracją miłości. I woda płynąca przez rury niestety nie posiada właściwości żywych organizmów, czyli nie jest absorbowana, wręcz odrzucana przez organizmy żywe i jest to woda martwa, woda nieaktywna, dlatego trzeba ją w pewien sposób pobudzać, uruchamiać. Niektóre kryształy, czy różowy kwarc, czy krzemienie na przykład, mają taką zdolność, że one przypominają wodzie, jaką strukturę powinna zorganizować sobie, żeby zwiększyć jej jakby wchłanialność w organizmie. I też polecamy właśnie różne urządzenia, czy wasze własne sposoby, żeby z tym pracować, żeby po prostu jak najbardziej zadbać o tą swoją świątynię ducha, jakim jest nasze ciało fizyczne. Z takich właśnie jeszcze konkretów, o jakich możemy tutaj wam powiedzieć, czy zakomunikować, to na naszych stronach właśnie tutaj Trening Umysłu, również Otwarty Uniwersytet Mistrzostwa, czy też labdron.pl, gdzie są opisane właśnie te kryształy, o których więcej tam możecie się dowiedzieć. Są też terminy naszych kursów, warsztatów, które organizujemy dla przyjaciół właściwie, z którymi chcielibyśmy stworzyć taką głębszą więź porozumienia i coś w rodzaju takiej sieci gabinetów, terapii, gdzie byśmy gwarantowali określoną jakość wykonywanych usług, czyli gwarantowany poziom, że każdy, kto tam trafi, będzie właściwie potraktowany i jakby na odpowiednim, uczciwym poziomie będzie uzdrowiony albo otrzyma narzędzia do tego uzdrowienia. Głównie chodzi nam tutaj o pracę z lękiem przed śmiercią, ze stresem, z depresją, z żałobą. Na tym poziomie będziemy pracować, ale również i oczywiście bioterapia, czy jakieś zabiegi fantomowe, w zależności od zdolności będziemy tą wiedzę przekazywać innym. I też w maju robimy 3 takie spotkania. Pierwszy, drugi, trzeci weekend to jest tanatoterapia pierwszego stopnia, potem drugiego stopnia zawodowa, czyli na pierwszej uczymy odprowadzania dusz i jakby tworzenia również takich portali energetycznych. Na drugim stopniu to już będzie praca z człowiekiem, czyli właśnie rozmowa z cierpiącymi na różne
kontakt z istotą zwaną grą, czyli w terminologii mistrzów niebostąpionych jest to odpowiednik Wielkiego Słońca Centralnego i też jest tam jego przekaz, jest również przekaz kody sił ciemności, czyli jak druga strona ciemne istoty opowiadają, na jakiej zasadzie doszło do jakby podpisania pewnego paktu, układu między siłami światła i ciemności, dlaczego one mogą działać legalnie na naszym świecie. Mówią też o upadku babilońskim, mówią o swoich udziałach w polityce, w religii, w biznesie, mówią o tym, w jaki sposób docierają do naszych pokładów i świadomości, żeby nas zniewalać, żeby nas oszukiwać. Kody sił ciemności, jest Orion, jest Atlantis Angelis, jest teraz właśnie są miasta światła, które też są bardzo ciekawe, jest tam opisana Shambhala, Agartha, Shangri-La i wszystkie inne światła, w których funkcjonują nasi przyjaciele, mistrzowie i na jakiej zasadzie można z nimi nawiązać kontakt, czego się można nauczyć. To świetliste miasto Samarkand jest stworzone specjalnie do użytku przewodników dusz, czyli jest to stworzone jako portal wielopoziomowy, tak jak mamy węzły komunikacyjne, gdzie jest lotnisko, dworzec kolejowy, hotele, jakieś różne właśnie cuda, do tego, żeby te dusze, które tam się pojawiają, miały szansę po pierwsze odzyskać swoją pamięć przedurodzeniową, nawiązać kontakt ze swoimi przewodnikami duchowymi i wybrać rodzaj swojej dalszej misji i przejść przez szkolenie. Czyli po uzyskaniu tego pakietu są już jakby pełnoprawnymi istotami świetlistymi, nie muszą nigdzie się błąkać w żadnych obszarach systemu przekonań, tylko po prostu docierają bezpośrednio tam, gdzie są potrzebne, mogą stać się opiekunami swoich rodzin, mogą stać się nauczycielami, jakimi mogą kontynuować swoje zainteresowania i pasje. Dlatego też wybraliśmy tą nazwę, bo ona jest dość uniwersalna i ona pokazuje, że wszyscy jesteśmy równi wobec śmierci. Tak jak tutaj żyjemy, każdy z nas jest wcielonym duchem na ziemi i wszyscy wrócimy do tego samego punktu wyjścia. Także nie ma między nami różnic rasowych, czy narodowościowych, czy poglądowych, bo po prostu w każdej chwili może przyjść fala i te wszystkie różnice nam wyrównać. Dlatego to jest coś, co nas łączy i pod tym akurat kątem staramy się łączyć wszystkie nurty, wszystkie ścieżki, które również wyszły z tego jednego rdzenia, z tego jednego pnia, które jest może nazywane praźródłem, czy też Tao, czy też właśnie punktem sprzed umysłu, czy umysłem sprzed myślenia. I wszyscy mistrzowie, wszyscy święci jakby mówili to samo. Wróciliście, nabraliście doświadczenia, teraz z nimi wracacie. Stajemy się jakby na powrót jednością, ale już dużo bardziej bogatą. To jest tak jak posianie jednego ziarna, czy cały las powstaje pod wpływem wypuszczenia jednego liścia w jednej roślinie i później dopiero klonuje się to jakby w formę ogromnego jakby konglomeratu istot. I coś takiego właśnie stworzone w tej chwili w tej naszej przestrzeni duchowej i również z nimi mamy kontakt, ponieważ te istoty deklarują stałą chęć pomocy i widzą konieczność przełamania naszych barier mentalnych, które stworzyły pewną barierę między możliwością kontaktu z tego poziomu do tego poziomu duchowego. Jest to po prostu taka bariera jakby betonowa z naszych myśli, oczekiwań, energii wysyłanych codziennie z emocjami, przez które oni się nie mogą przebić, ponieważ my jesteśmy skupieni nie na tym poziomie, na którym powinniśmy. Jest to po prostu stały zakłócacz. I sieć krystaliczna ma właśnie stworzyć te połączenia z istotami, które potrafią nawiązać kontakt, tak jak chociażby właśnie tutaj Daisy, czy jej córka, czy też inne osoby, które mają stałe kontakty, takie Dramatis Mam, czy inni, i jakby przewiercać dziury, gdzie będą zdolni przekazywać nam tą informację, którą my wykorzystamy i będziemy rozpuszczać ten beton. Nowy czas nowej ery będzie polegał na usunięciu całego tego gruzu, gdzie każdy będzie mógł wysłać indywidualny sygnał, połączyć się i uzyskać odpowiedź online. Nie będzie konieczności pośrednictwa przez żadną ludzką czy żywą istotę. Tak jak teraz mamy księży czy kapłanów. Każdy z nas będzie jakby własnym kanałem do swojego wyższego ja, czyli osiągnie kontakt ze swoim własnym poziomem. Wspaniałą techniką
odczuwania tego, czym jest oświecenie w praktyce. Przede wszystkim słowo praktyka i własne doświadczenie, to jest kluczowe. Jest technika Big Mind. Na naszych stronach macie coś takiego jak dział Big Mind, Big Heart i Ameland, to jest wyspa na Morzu Północnym w Holandii. Jest taka osoba jak Roshi Genpo, który opracował sposób, zręczny sposób przełączenia umysłu na umysł absolutny. Bardzo szybko i łatwo można to osiągnąć. To na naszej stronie można sobie poprzez różne umieszczone w internecie media bezpłatnie odtworzyć taki trening. Niestety na tą chwilę on jest tylko i wyłącznie robiony w wersji angielskiej. Nie ma żadnych wersji polskich. Możecie ten trening, tą praktykę w Warszawie w języku polskim poprzez Sangę Kanzeon odbyć. Małgorzata Braunek tam prowadzi tego typu zajęcia, albo bezpośrednio się z Genpo spotkać, tudzież, jak mówimy, tutaj są z YouTube powycinane fragmenty. Genpo, pomimo tego, że opracował ten trening, praktykę, dzieli się z nią z wszystkimi, z którymi można się podzielić. Jest ona dostępna w płatnych mediach, jest coś takiego jak ZI. Na stronie bigmind.org, czy też piszecie Genpo Roshi, czy też na naszej stronie jest odnośnik do jego projektów. Można wykupić sobie subskrypcję miesięczną za około 15-15 dolarów i ściągnąć wszystkie wykłady, jakie były dotychczas. Albo ktoś chce być stary na bieżąco, to jest około 7 dolarów. Ostatnio taką informację podawali miesięcznie i można wszystkie wykłady, które w dowolnym miejscu na świecie są nagrywane, przez nich odtwarzać. Mówię, że można to nagrywać, dzielić się z przyjaciółmi. Nie interesuje ich to. Chodzi o to, żeby ta wiedza dalej się rozchodziła. I też niektóre elementy są umieszczane przez nich na YouTubie. My mamy wyłuskanych kilka programów, kilka całych serii, które można sobie odtworzyć. Sam Big Mind na naszej stronie, który jest zebrany, ma 11 części, to jest około 11 razy 10 minut i tak około 2 godzin pełen proces trwa. Można kupić sobie 5 DVD łącznie, które dwa zawierają proces sprzed 10 lat, który został przeszło nagrany, a kolejny proces jest nagrany w zeszłym roku. Są to kolejne 3 płyty. Jest to niezwykłej klasy, wysokiej klasy praktyka umysłowa. Niezależnie od religii, sposobu myślenia, przekonania, doświadczenia wcześniejszego. Roshi Genpo wspominał o tym, że osoby, które praktykowały, można powiedzieć, medytację Zen od strony bardzo ugruntowanej, bardzo fundamentalnej, były wysyłane przez Dalai Lamę, mnisi, uzyskiwały bardzo wysokiej klasy wynik jakościowy odnośnie umysłu w urządzeniach służących do pomiaru tego. Osoby po treningu Big Mind uzyskiwały niezwykle podobne efekty poza emocjami. Ten umysł już dotykał stanów, o które chodzi. Czyli można poczuć, ja tak wspomnę, że śpiewać możemy razem, ale mówi tylko jedno z nas. Chwileczkę jeszcze i kończymy. W tym treningu, w tej praktyce można bardzo szybko mieć esencję. Tak jakbyśmy wzięli próbkę smaku, jak to wygląda. To trzeba później ugruntowywać. Jednak osoby, które nigdy nic nie robiły, bardzo szybko mogą zrozumieć, czym jest wielki umysł, czym jest świat, wnieść to w sobie. To nie jest książka, którą otwieramy. Co to znaczy, że wszystko jest jednością? To jest prywatne doświadczenie, tak jak dzisiaj doświadczyliście czegoś, to jest podobnej klasy narzędzie. Jest to z innej strony dotknięcie, jednak to jest bardzo wysokiej klasy narzędzie. Tu przede wszystkim to podkreślę. Trzeba grubą linią podkreślić coś takiego jak wizualizację, NLP, jakąś psychoterapię, a umysł sprzed myślenia, praktyki, które całkowicie przekraczają wszystko. To dąży do umysłu sprzed myślenia. To jest coś jak najbardziej zaawansowana szkoła pracy z umysłem Zen. To potrafi wszystko przekroczyć. Można to zrobić w dowolny sposób. To nie musi się Zen nazywać. To jest po prostu praca we właściwy sposób. Ani dobry, ani zły. Tak jak jest z karmą, czyli z przyczynami, z działaniem. Tak naprawdę nie ma dobrych i złych działań. Wszystkie działania, czy dobre i złe, jako karma określone są złe. Że dobra karma też jest złą karmą. Jeżeli ktoś ma miliardy, no to się rozleniwia, bo nic nie będzie robił, jak wszystko jest podane. I kiedyś to się wypukuje, bo jeżeli ma miliard, a utrzymanie go kosztuje, załóżmy, 10 tysięcy, to jest
konkretna ilość dni, lat, miesięcy, jaką on może za te pieniądze przeżyć. Później to nagle znika. I podobnie z dobrą karmą. Właściwa karma to jest właśnie działanie poprzez rozpoznanie umysłu, jak wszystko wygląda, jak funkcjonuje, jaki jest ład, jak to powinno działać. Jeżeli ktoś jest głodny, tak jak matka karmi swoje dziecko głodne, nie myśli, czy jej się to opłaca i czy dobrą karmę będzie miał z tego. Po prostu jej karmi. To jest naturalny odruch. I na tej zasadzie taki umysł matki do dziecka to jest idealny przykład działania we właściwy sposób. Jest o wiele łatwiej kogoś nakarmić, jak jest głodny, czy napoić, jak jest spragniony. Ale głód umysłowy to cierpienie nasze egzystencjonalne, z czym się zmagamy, to są bardziej zręczne środki. Do tego tylko własna praktyka prowadzi, żeby to osiągnąć. Nikt tego nikomu nie da. Nie można tego kupić, to trzeba samodzielnie uzyskać. I to jest jeden ze zręcznych środków, w jaki sposób to poczuć w sobie. Buddha, jak się oświecił, tak, że nie mógł rozmawiać o swoim oświeceniu, bo się czuł tak, jakby był niemy. To, czego doznał, nie miał odpowiedników w języku, żeby to przekazać. I zaczął pracować nad zręcznymi środkami, jak u innych ludzi uruchomić ten sam proces. I to się nazywało właśnie zręcznymi środkami. To jest jeden z takich zręcznych środków. Także niezależnie od tego, jakimi finansami dysponujemy, tutaj przez naszą stronę możecie znaleźć odpowiedniki, gdzie albo to praktykować, albo z kimś, jeżeli sami języka nie znamy, informacje o warsztatach, szkoleniach, różnego rodzaju sympozjach. U organizatorów lokalnych się dowiadujcie o tym, co się dzieje. Niektóre rzeczy, tak jak jakieś takie mniejsze spotkania, nie są umieszczane w sieci, tylko po organizatorach lokalnych są informacje na ten temat rozpowszechniane. Jedną kwotę bym chciał jeszcze Januszowi pozostawić. Resztę byśmy chętnie, jeżeli ktoś jeszcze jest zainteresowany, oddali. Ja bardzo dziękuję i Wam za Wasz czas i wszystkim osobom, które mogły i uczestniczyły w całym przedsięwzięciu. Proszę. Jeżeli się tego nie widzi od zaplecza, to nie widać, ile jest pracy włożonej, żeby... Tak. Dziękujemy bardzo. Posłuchajcie, jeszcze dwa zdania, ponieważ to po pierwsze wypada, żeby się podziękowali za tą wspaniałą wizytę. Wejdzie tu zrobimy jeszcze na wolę spokojową, tutaj kolegą. Po drugie, żebyśmy zaprosili, jak to wiemy już w czasie audycji, zaprosili zarówno Sebastiana, jak i Seweryna na Harmonię Kosmosu na 5-6 września. Tam będą setki ludzi, dzisiaj jest nas strona druga wiadomość powodu. Tam będzie możliwość chodzić tak długo, ale czego po 15 minut dla jednej osoby, przedstawienia swojego, że tak powiem, takiego rezina, czym się jest. Po trzecie, jest wielka harmonia kosmosu, stworzona taką możliwość, ale nie do końca. My przede wszystkim mało sobie wiemy. Tak, my o kolegach dzisiaj dowiedzieliśmy się, przecież znam Sebastiana Zdrowia od dawna wprawdzie, ale bardzo mało w sumie tak wiedziałem, na czym oni się chodzą. Tak oni tak bardzo też mają wiedzieć, co my robimy. To są rzeczy, które robimy, oni wiedzą o tym, ale są rzeczy, które robią oni, a których tak aż szczegółowo nie robimy. I to są takie odcinki, które po prostu oni widać ewidentnie, po prostu, no teraz w skali kraju można powiedzieć, to jest w tym momencie na pewno przyczynia czołówka. Bo jeżeli chodzi, jakby Moen, wy wasza tym Moena, kiedy